Nie sądziłem, że kiedykolwiek dożyję momentu, w którym będę czytał na temat sztucznego atomu, czy też nigdy, nawet przez myśl mi nie przyszło, by o tym fantazjować nawet. Spośród sztucznych rzeczy, które człowiek mógłby wymienić, to długo na liście nie pojawiłby się atom. To dlaczego ten właśnie powstaje? Wszystko pojawia się w tematyce szerszej, o której coraz częściej się mówi, czyli o komputerach kwantowych. Jak się okazuje, australijskim uczonym udało się uzyskać sztuczne atomy w krzemowych kropkach kwantowych. To, co w nich takiego rewelacyjnego? Otóż taki sztucznie wytworzony atom zachowuje się korzystniej, mianowicie wykazuje większą stabilność, dzięki czemu system na nim oparty również jest bardziej stabilny. Co bardziej zadziwiające, to o sztucznych atomach już rozmawiano w latach 30. XX wieku, a z kolei w latach 90. XX wieku udało się je już pozyskać. Co istotne, obecnie to australijski sztuczny atom ma zdecydowanie większą ilość elektronów, a to oznacza, że można go wykorzystać do szalenie skomplikowanych obliczeń w komputerach kwantowych. Dzięki napięciu elektrycznemu naukowcy przyciągnęli elektrony. W tej sytuacji mieli już tylko jeden cel – stworzyć kropkę, ale kropkę inną tylko od wszystkich przeciętnych kropek na Ziemi. Ta kropka miała być kwantową kropką i miała mieć średnicę 10 nanometrów. I to im się udało. Naturalnie występujące atomy mają dodatnio naładowane jądra, a wokół nich pędzą ujemnie naładowane elektrony. Sztuczny australijski atom nie posiada takowego jądra dodatnio naładowanego. Teraz tylko trzymać kciuki i liczyć na to, że takie rewelacyjne komputery zostaną szybko skomercjonalizowane do codziennego cywilnego użytku, a wtedy to dopiero będą batalie i rozgrywki, na przykład w Call of Duty Modern Warfare. Kto za tym, żeby zagrać? Ręka do góry. Dzięki bardzo za wysłuchanie, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. I rzućcie tematem na kolejny film. My się widzimy przy okazji następnego, czyli kiedy każdy z was doczeka się swojego własnego sztucznego atomu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, na wynos. Pozdrawiam.